Poniżej przedstawiamy wybrane zdjęcia zabytkowego egzemplarza teatralnego pod tytułem Angelo Tyran Padewski, Wiktora Igo z 1836 roku wraz z ich opisami alternatywnymi. Jest to najstarszy scenariusz ze zbiorów Biblioteki Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Na zdjęciach przedstawiamy wybrane strony ze scenariusza. Wszystkie kartki są pożółkłe, ze starości lekko przybrudzone, zapisane czarnym, nieco wyblakłym atramentem, pełnym kaligraficznych zawijasów pismem. Tekst w całym egzemplarzu jest gęsto pokreślony, pełen dopisków, co jest efektem pracy reżysera nad adaptacją sztuki. Na niektórych zdjęciach widać, że oryginalny egzemplarz jest szyty żółto-brązowym sznureczkiem, do którego jest przymocowana, przyklejona na ostatniej stronie czerwona lakowa pieczęć z odciętym wizerunkiem dwugłowego orła w koronie. Obok pieczęci są dwie adnotacje cenzury zezwalającej na wystawienie sztuki. Pierwsza w języku polskim datowana 30 stycznia 1936 roku oraz druga po niemiecku datowana 24 lutego 1858 roku.